Finałowe starcie Pucharu Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpocznie się w sobotę o godzinie 16. W obozie kolejorza pełna koncentracja i determinacja, by sięgnąć po pierwsze trofeum w tym sezonie. Operacja Puchar Polski zbliża się do końca. No jak nastroje przed wyjazdem już do Warszawy? No, jedziemy tam po zwycięstwo, to jest dla nas najważniejsze i zrobimy wszystko, żeby Puchar pojechał z nami do Poznania. Ten czwartkowy trening, taka regeneracja i gdzieś tam trochę odpoczynku. No tak, no jesteśmy po wczorajszym ciężkim meczu z Podbeskidziem i jest to dla nas ważny dzień, żebyśmy dobrze się zregenerowali i odpoczęli przed meczem w Warszawie. Rozmawiacie już w autokarze, w hotelu, jak to wygląda? No już rozmawiamy od dłuższego czasu, no nie ma co ukrywać, że myślimy o tym pucharze już od dłuższego czasu i zrobimy wszystko, żeby dać radość naszym kibicom. To będzie inny mecz niż te w lidze? Myślę, że tak. No, to jest mecz, po którym jesteś od razu zwycięzcą. Tak? Nie ma dalszych kolejek i w tym meczu trzeba dać naprawdę z siebie wszystko, aż nie upadniemy i chcemy podnieść ten puchar na narodowy.